Dobra, bo wiecie co, za bardzo się skradam do tego filmu, więc zrobię to po prostu na luzie i w pełni naturalnie. Cześć, ja jestem Kairos i w tym materiale porozmawiamy sobie trochę o takim moim pewnym rodzaju zainteresowaniu czy też hobby, z którym tak trochę nieśmiało chwalę się w ostatnim czasie na swoim kanale YouTube, a które w dużej mierze związane jest właśnie z konsolami i trochę też z taką retrosferą. Naprawdę nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich 2 lat zrobił się ze mnie pewnego rodzaju taki retro kolekcjoner, który naprawdę zaczyna gromadzić mnóstwo sprzętów do grania, ale też zaczyna interesować się dosyć oryginalnymi tytułami i przyznam szczerze takimi, gdzie jeszcze bym pewnie z jakieś 2-3 lata temu nawet na nie nie spojrzał i muszę powiedzieć, jest to całkiem niezła przygoda, właśnie na którą chciałbym was zaprosić. W planach jest tego więcej. Moja kolekcja cały czas sukcesywnie się powiększa i tak po prawdzie PlayStation 5 jako moja główna konsola, PlayStation 3, Nintendo Wii, Nintendo Switch, Super Nintendo Mini, PlayStation Classic oraz taki nieśmiały Game & Watch, o którym już film też na kanale nagrywałem, to z pewnością widzieliście. 4 główne konsole, z czego 3 takie miniaturki, aczkolwiek też oficjalne, też już z wbudowanymi grami, bo tak to tylko do tych oficjalnie mogę sobie dokupywać kolejne tytuły. Zatem wraz z Ray czy Kitą chcielibyśmy was zaprosić na ten materiał, w którym opowiem wam trochę moje backstory, jak to się wszystko zaczęło, że mi się chciało i dalej mi się chce, co tak naprawdę widzę oryginalnego i fajnego w tym wszystkim, no i dlaczego to robię pomimo istnienia emulatorów. Zmieńmy zatem trochę otoczenie, bo siedzenie na ziemi już trochę jest dziwne. Myślałem, że to będzie wyglądać lepiej. Niestety nie mam żadnego nostalgicznego wspomnienia związanego ze starymi konsolami. Nigdy też u mnie w domu nie było żadnego Pegasusa, ani też nie miałem żadnego kolegi Maćka, z którym się zagrywał w nie wiadomo jak wiele godzin w jakiegoś Mario czy Contra. Zatem też fenomen kartridży z targu ominął mnie całkowicie, ale też z pewnością dlatego, że wychowywałem się w naprawdę małej miejscowości. Tak po prawdzie pierwszą konsolą, która była u nas w domu, było pierwsze PlayStation, ale nie mam zupełnie prawa go pamiętać, ponieważ ojciec pozbył się go jeszcze zanim nawet skończyłem roczek, więc znam je tylko z opowieści i tylko z kilku zdjęć z kolekcji prywatnej. Po pierwszym playaku, potem z konsolami było długo nic i jak każdy dumny Polak wychowywałem się w duchu PC Master Race. Mam jakieś przebłyski z wieku około 4 czy 5 lat, jak ojczulek przyniósł pierwszego peceta i pamiętam, że takimi moimi pierwszymi grami, które świadomie pamiętam, to była właśnie Twierdza, GTA Vice City czy San Andreas, Star Wars Republic Commando, Settlersi 5 i Ojciec Chrzestny 1, przez którego potem w przedszkolu dusiłem kolegę w jego urodziny w toalecie, ale nie miałem intencji skrzywdzenia jubilata, tylko mu pokazywałem jak to robią w grze, bo wiecie jak to dzieci czasami coś zobaczą i się tym inspirują. Moje intencje zostały źle odebrane wtedy. Dopiero pierwsza konsola, którą również świadomie jestem w stanie pamiętać, bo była na użytek nasz prywatny w naszym domu, było PlayStation 3, tyle że nie w wersji brzydkiej super slimki, gdzie to tylko napluć do środka, jak to pan Pisarski mówił, tylko taka duża, elegancka fat. Baba Booey. Nim jednak playak trafił do naszego domu, mam taką ciekawą anegdotkę, bo był to czas, kiedy byłem taki zafiksowany na serialu Simpsonowie. Wiecie, oglądanie jakichś odcinków na kreskóweczki TV czy takich innych podobnych stronach internetowych. I pamiętam, że przeszukując internet natrafiłem właśnie na grę z uniwersum Simpsonów. Simpsons The Game. I pamiętam jak żal złapał moje wtedy ówczesne 9-letnie serduszko, kiedy się okazało, że gry tej nie ma na PC. A jak wiadomo, że byłem jedynym dzieckiem moich rodziców i dalej jestem, to mówiłem, że ale fajna gra, ale nie ma jej na PC. Jest tylko na konsole. Więc teraz tak naprawdę z perspektywy czasu nie wiem, czy ja tak długo na temat braku tej gry na PC psioczyłem, czy też dlatego, bo mój ojczulek się zainspirował pewnego rodzaju pomysłem kupienia konsoli. Jestem na 90% pewien, że to drugie. Do pewnego słonecznego popołudnia, strzelam, że w okolicach 2009 roku rodzice wrócili z zakupów z dwoma sprzętami. Z ekspresem na kapsułki, z którego korzystam sam do tej pory. Jak prawdziwy student trzeba kraść sprzęty z domu rodzinnego. No i właśnie z upragnionym PlayStation 3 wersji FAT
prawdopodobnie 80 giga, w bundlu z Killzone 2 oraz z moimi Simpsonami. W sumie to mam takie małe przebłyski, jak mamuśka wtedy robiła mi gorącą czekoladę z Nesquika w tym ekspresie, a ojczulek w pokoju obok podłączał plejaka. Radości było co niemiara. Wspomnienia wracają. Nie ulega wątpliwości, że PS3 dostarczył mi naprawdę masę emocji i to właśnie dzięki tej platformie poznałem swoją ukochaną serię gier akcji, jakim jest Uncharted. Mogłem też sobie postrzelać do kosmicznych nazistów w serii Killzone, pograć z kumplami w Call of Duty na dzielnym ekranie, czy to Modern Warfare misje kooperacyjne, czy to w Black Opsie na zombiaki. Niestety za tamtych czasów nie poznałem wszystkich tych najlepszych marek od Sony, bo przykładowo całkowicie ominęła mnie seria Infamous, jakoś nie interesowałem się Little Big Planet, czy też serią właśnie God of War. I to też tak trochę było, że byłem uzależniony od tego, co ojczulek kupił, no bo to on miał wystarczające środki, by kupować nowe gry. I trochę też w pewnym momencie zrobiło się tak, że on miał trochę swoich gier, ja trochę swoich, ale też była taka wspólna pula, co jakby oboje ogrywaliśmy. Moja przygoda z PlayStation 3 niestety skończyła się w okolicach 2012 roku i tak dobrze to pamiętam, jak muciłem sobie wtedy w Call of Duty Black Ops 1 na multiplayer, gdzie tam spędziłem naprawdę mnóstwo godzin i była tu mapa WMD i po prostu nagle ekran telewizora zrobił się całkowicie czarny, a ja weryfikując dlaczego zobaczyłem, że kabel HDMI po prostu się stopił. Poważnie, nie zmyślam. Konsola się tak kuźwa nagrzała, a podejrzewam, że z 3 lata lekko już miała i był to też fat. I nie, pierwszy fat, tylko pierwszy któryś fat. Po prostu dobrze temperatur nie odprowadzała, a też korzystaliśmy z dość tańszego zamiennika, jeżeli chodzi o kabel HDMI, bo na takim lepszym coś sygnał nam rwał i na gorszym działał lepiej. No i co, uszkodziło się z całą pewnością wyjście HDMI z konsoli i wejście HDMI w telewizorze, a próba też naprawy tej konsoli nie była całkowicie podejmowana, pady odsprzedałem, a ojczulek po prostu konsoli się pozbył. Potem oczywiście od konsol była krótka przerwa, aż do premiery PlayStation 4 29 listopada 2013 roku w Europie. Ojczulek coś mi potem kit wciskał, że ponoć byliśmy jednymi z tych szczęśliwców, którzy jedną z dwóch kopii na cały sklep PlayStation 4 mogli odebrać na premierę. I w sumie nie wiem na ile to była prawda, ale biorąc pod uwagę dostępność PS5 nawet do tej pory, to jestem w stanie uwierzyć, że też pewnie na dany sklep była ograniczona ilość egzemplarzy. To jest o tyle zabawne, że dalej na moim starym kanale jest niepubliczny film, jak my razem z moim ojczulkiem to PlayStation 4 odpakowujemy, bo to też były czasy, kiedy już coś zaczynałem na YouTube po prostu kręcić, ale sam nie wiedziałem, co dokładnie chcę. Cześć, z tej strony Kairos i witam was w unboxingu PlayStation 4. I był to oczywiście zestaw również z Killzone, Shadowfall, po którym ta marka już umarła, bo im średnio ta gra wyszła. Posiadanie czwórki pamiętam też całkiem dobrze, nie aż z taką nutą nostalgii jak w przypadku PlayStation 3, ale to właśnie na czwórce trochę wyewoluowały moje gusta związane z grami. Bo to właśnie na czwórce zagrałem swoje pierwsze Dark Souls i był to Solar of the First Sin, tylko zarąbiście obco i dziwnie czułem się w tej grze, szczególnie że grałem bez trybu sieciowego, bo nie miałem PlayStation Plusa, a właśnie od PS4 sobie już zażyczyli, żeby multiplayer był płatny. To też w okolicach, jak ledwo co czwórka trafiła do domu naszego, to pierwszą grę, którą na nim przeszedłem, to był Assassin's Creed Black Flag. Bardzo dobrze pamiętam też granie w jeden z tytułów ekskluzywnych, czyli Infamous Second Son i prawdopodobnie będę musiał na swojej piątce, za niedługo też go sobie przypomnę. I to właśnie w przypadku czwórki mam takie fajne wspomnienie, że razem z ojczulkiem zrobiliśmy sobie męski wypad do Częstochowy. Tam i z powrotem, tylko po to, żeby sobie kupić gdzieś w okolicach premiery GTA 5, właśnie na nową generację. W tamtym czasie, bo ta gra też wyszła teraz na PS5. Radość niestety nie trwała długo, bo też problemem z PS4 było to, że mieliśmy tą konsolę od premiery i mieliśmy ją od premiery z 2 lata, a nie ukrywajmy, że dopiero po tych 2 czy 3 latach zaczęły w końcu wychodzić jakieś konkretne, dobre tytuły. Pewnego dnia po prostu pady przestały się łączyć całkowicie z konsolą,
działały tylko po przewodzie i tylko w trybie bezpiecznym i przywracania systemu. Przywróciło się system z powrotem, znowu nie działały ani po przewodzie, ani bezprzewodowo. No i czwórki pozbyliśmy się 2 lata z hakiem po premierze, po upływie gwarancji, jeszcze zanim wyszły takie tytuły jak Uncharted 4, God of War z 2018 roku, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, czyli wszystkie takie lepsze tytuły, ekskluzywne właśnie dla tejże konsoli. Dlatego właśnie teraz wiele z tych tytułów nadrabiam. Właściwie to jeszcze między PlayStation 3 a PlayStation 4 i zaprawdę nie jestem pewien, z którą konsolą stacjonarną ta, o której wam powiem, koegzystowała, ale gdzieś w okolicach 2012 powiedzmy roku miałem PlayStation Vita. PSP czy też PlayStation Portable widywałem już wcześniej u znajomych, kolegów i też trochę miałem zazdro, bo też mi się taka przenośna konsolka od Sony podobała. I nawet do takiego Kuby kiedyś pożyczyłem sobie PSP na 2 dni razem z jedną grą, czyli właśnie God of War, Łańcuchy Olimpu, i przeszedłem to w 2 dni. Tyle, że w tamtym czasie nie miałem świadomości, że to jest ten God of War, którego mogę też ograć na PS3. Oj, biedny ja. No właśnie, ale miałem następcę, tak by się miało zdawać PSP, czyli PlayStation Vita. Zdolne, lecz niekochane przez swoich rodziców dziecko. No bo tak, PS Vita była naprawdę dobrą konsolą i powiem szczerze, że nawet lekko podrasowana w tych czasach by świetnie się odnalazła i mogłaby być naprawdę konkurencją dla Switcha, aczkolwiek Sony strasznie tę konsolę opluło, miała bardzo mało fajnych gier. Ja sam tak naprawdę na niej w tamtym czasie ograłem tylko 2 tytuły, czyli Uncharted, Złota Otchłań, no Uncharted to musiało być obowiązkowo, oraz Assassin's Creed Liberation. Jeszcze pamiętam, że na kartridżu i w pudełku miałem Lego Harry Potter, lata 1-4 i matko jedyna, jak ja się tą grą rozczarowałem! Wtedy tak do mnie bardzo dotarło, że ta sama gra Lego, która wychodzi na PC czy konsolę stacjonarną, a wychodzi na konsolę przenośną, to w wersji mobilnej jest tak okrojona i jeszcze bardziej prosta jak cholera. No właśnie, i przez sam okres posiadania PS Vity ograłem tylko te 3 gry, 2 przeszedłem i mnóstwo wersji demo, ponieważ nowe gry wtedy kosztowały około 200 zł, a nie ukrywam, tylko ja grałem na PS Vicie, mój ojczulek nie był nią kompletnie zainteresowany, a tak to się zawsze go trochę naciągało na gry na PS3 czy PS4, a takie 200 zł to był dosłownie cały mój majątek czy też budżet, jakim wtedy taki 13-letni ja dysponował. No, kasiory nie było, to PS Vita się sprzedało dalej. Potem nastąpiła znowu przerwa, nagrywanie Gotika na kanał w moim wykonaniu i gdzieś w 2016 roku ojczulek stwierdził, że kupuje Xboxa. Xboxa One S. A pamiętamy, nie była to za bardzo udana generacja dla Microsoftu. I ja tak naprawdę na tej konsoli ograłem tylko Gears of War 4. Ojczulek wtedy ogrywał jakieś najnowsze wówczas Halo. I jak swoje gry przeszliśmy, to w tą drugą nam się już obojgu jakby nie chciało za bardzo grać. Nie chciało nam się też kupować na to urządzenie jakichś nowych gier. Ja tylko pamiętam, że w Dooma grałem tego najnowszego wersję demo i był spoko. Ale nie miałem kasy, żeby go kupić. No i znalazł się jakiś nabywca na tego Xboxa i był to bardzo krótki i przelotny romans. Przenosimy się teraz w czasy bardziej współczesne, czyli w momencie, kiedy tak naprawdę zacząłem sam świadomie wszystko sobie kolekcjonować we własnym zakresie i nie wiem też po prawdzie, co było takim momentem, który mnie bardzo zainspirował. Pamiętam z całą pewnością, że bardzo zaczynałem już w 2018 roku oglądać Arn.eu i oni tam chyba wrzucali recenzję tak zwanego SNESa Mini. Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System. Ach, cóż za nazwa. I to właśnie była pierwsza konsola, którą sobie jakby zażyczyłem na święta 2018 roku. I taka moja pierwsza styczność z retro. Bo to właśnie też na tej konsolce zagrałem sobie chociażby swoją pierwszą Zeldę, a Link to the Past. Mogłem sobie ograć Super Mario, Kirby'ego. Padła też jakaś Castlevania, czy też właśnie Contra. No i trzeba przyznać, te miniaturowe konsole to jest niezły biznes, bo robili je przez jakiś czas i teraz całkiem nieźle wzrosły na wartości, choć też inni wydawcy robią swoje wersje. 2019 rok minął mi tak naprawdę bez żadnych jakichś dodatkowych zakupów, więc można by było powiedzieć, że ten SNES Mini był takim jednorazowym wybrykiem, ale potem nastał 2020 rok, no i pandemia, no i 2-tygodniowy lockdown.
tak się złożyło, że oglądając YouTube'a całkiem sporo zacząłem natrafiać na filmów dotyczących Nintendo Switcha, jakieś recenzje gier i tak sobie właśnie pomyślałem, hej, zbliżają się moje urodziny i oni nas zamknęli w domu na jakiś czas, to może kupię sobie Switcha, będzie super konsolą, żeby brać go ze sobą i podróżować między akademikiem a między domem, bo jakbym miał zostać w domu na jakieś pół roku albo dłużej, to może bym kupił PlayStation 4, a tak to Switch będzie ciekawą opcją. Tak, gdybyśmy wszyscy wiedzieli, że to nie będzie dwutygodniowy lockdown, tylko o wiele dłuższy, to pewnie bym kupił PlayStation 4, ale w sumie dobrze na tym Switchu wyszedłem, tak myślę. Więc z samego pstryka też jestem całkiem zadowolony, że jestem smutnym człowiekiem, to oczywiście w kolorze szarości został wzięty. I to się tak też zbiegło, że wtedy premierę miał Animal Crossing New Horizons i się ludzie też z tego bardzo tej gierki napieprzali, bo się premiera złożyła z nowym Doomem wtedy. No i standardowo musiałem wziąć Zeldę, o której wszyscy trąbili. To są ciekawe gry, to na pewno. I kupienie tego Switcha chyba uruchomił pewnego rodzaju efekt domina, ponieważ Switcha otrzymałem jakoś na początku wtedy maja? Tak, bo czekałem miesiąc, bo nie mieli w sumie w magazynach konsol, bo wszystko wykupywali. Potem w czerwcu tego samego roku, czyli jakieś dwa miesiące niecałe po otrzymaniu Switcha, zaczęły gnębić mnie takie myśli, takie nostalgiczne myśli, że o, ale fajnie było z tym PlayStation 3. I tak się zacząłem zastanawiać, czy sobie takowego właśnie nie kupić i nie nadrobić tego, czego nie udało mi się w tamtym czasie nadrobić, a było popularne, a też wielu tytułów nie przypomnieć. No i tak się złożyło, że po zdaniu jednego z trudniejszych wtedy egzaminów, ale to była w ogóle historia z jego zdawalnością, 3 próby jednego dnia nam robił prowadzący. Uff, ciężko. Potem na Allegro znalazłem w pudełku w dobrym stanie właśnie wersję Super Slim. Też trochę się naoglądałem i naczytałem o tej awaryjności itd., itd. No i tak trafiło lekko kolekcjonersko właśnie w pudełku, bo lubię mieć jakby cały zestaw. Obowiązkowo musiałem kupić całą trylogię Uncharted i właściwie była to pierwsza seria, którą ograłem wtedy. Nadrobić oczywiście stare gry z serii God of War, bo na playaku trójce możemy włącznie aż w 6 różnych z tej serii gier zagrać. Wiadomo, Red Dead Redemption 1, szczególnie jak się dwójka ograło. Naziści w kosmosie, czy też stary, dobry Call of Duty Modern Warfare na zielonym ekranie z kumplami. Dla fabuły w sumie też. No i wpadłem już przez tą trójkę zdecydowanie w ten ciąg kupowania konsol, interesowaniem się i naprawdę poszerzaniem spektrum zainteresowań. Naprawdę, w chwili obecnej najbardziej moim takim konsolowym życiem rządzi PlayStation wraz z Nintendo. PlayStation dlatego, bo jakby miałem styczność z tymi konsolami od samego początku mojego bytowania, a Nintendo ze względu na swoją oryginalność i zupełnie inne podejście do gier niż przez całe swoje życie jakby obcowałem innymi tytułami. Potem tak się złożyło, że nastał 2021 rok. Pod koniec 2020 mieliśmy w końcu premierę nowej generacji konsol i tak miałem takie, no PlayStation 5, fajnie. Ty, ale wiesz, że to będzie miało wsteczną kompatybilność z PlayStation 4? Co? Wsteczna kompatybilność z PS4? I to był dosyć dobry argument, ponieważ już od razu na premierę miałem możliwość ogrania mnóstwa gier, które mnie właśnie ominęły za czasów generacji PlayStation 4. No i w maju 2021 roku udało mi się zamówić w jednym ze sklepów swoją PS5 i to nawet całkiem nieźle, bo cenowo zapłaciłem dwójkę z przodu z dwoma grami i jednym padem. Potem też jakoś długo wybitnie nie czekałem, ponieważ pod koniec czerwca 2021 roku jeden z moich widzów, Tishimu, zrobił mi prezent. A to taki prezent, że wysłał mi swoje PlayStation Classic. Swoje, bo miał dwa. Jedno mu tam nie przyszło, ale ostatecznie przyszło. A że tamto niby mu wcześniej niby nie przyszło, to zamówił drugie. No w każdym razie miał dwa urządzenia, więc zrobił mi paczkę obładowaną słodyczami. No i właśnie tym PS Classiciem. I w tym miejscu naprawdę powinienem mu podziękować jeszcze raz, ponieważ zrobił to w tym czasie, kiedy takie kopie już kosztowały z 400 by lekko, a jeszcze z rok czy dwa wcześniej, kiedy to wyszło, to ludzie nie chcieli tego kupować, a po paru miesiącach zrobili obniżkę do 120 zł. 400 na początku gdzieś około deklarowanych i wtedy też miałem takie 120 zł, nie kupię, będzie inna okazja. No właśnie, już potem nie było. Więc Tishimu naprawił moje błędne decyzje i jest na kanale film jeszcze z unboxingu tego otwierania. Możecie zobaczyć. Więc tutaj akurat na tym sprzęcie z chęcią odpalam sobie wszystkie tytuły z PlayStation
jedynki, bo też nie ukrywam, zadbałem trochę o rozszerzenie sobie we własnym zakresie biblioteki gier na tym sprzęcie, bo te wbudowane... Słaba biblioteka preinstalowanych gier. Moim chyba takim najdziwniejszym i bardzo zakupem najmniej przemyślanym chyba było kupienie konsoli Wii. W sensie, wiadomo, też robiłem research, ale ona do mnie trafiła całkiem niedawno, bo teraz w listopadzie 2021 roku kupiona w Lombardzie i to jeszcze w tej swojej pierwszej wersji, która ma tutaj po prostu wejścia, że obsługuje pady z GameCube'a, czyli z poprzedniej generacji konsol, no i też oczywiście z GameCube'a obsługuje gry. Wii też zostało kupione z intencją, żeby zobaczyć te takie najbardziej specyficzne gry od Nintendo. Szczególnie, że domyślnie tak wyglądają dwa kontrolery, czyli pilot, bo za czasów Wii Nintendo po prostu uderzyło w zupełnie inny rynek. No i też jeżeli będzie taka możliwość, to ograć sobie niektóre tytuły z Nintendo GameCube, czyli z konsoli, którą oczywiście wszyscy docenili wtedy, kiedy zdechła, a też ma dosyć ciekawą bibliotekę. No cóż, na samą Wii mam tak naprawdę jedną grę do tej pory, The Legend of Zelda Twilight Princess i bardzo ten Wii czeka na swoją kolej. Nie, nie jesteś opluty, po prostu jeszcze nie ma twoich 5 minut. Mam za dużo innych tytułów do nadrobienia, ale nie mówcie mu o tym. A, no i ten, najświeższy zakup, czyli Game & Watch Zeldowy, ale to film był na kanale o tym. Możecie zobaczyć. W dużym skrócie tutaj są zainstalowane 3 klasyczne gry z serii The Legend of Zelda, czyli 2 z lat 80. i 1 z 90. i taki klasyczny Game & Watchowa gierka przerobiona też na Zelda. Tak to właściwie całość tego, co posiadam, wygląda i prawdę powiedziawszy, w planach mam w sumie 2 konsole jeszcze do zakupienia i byłoby to w sumie PlayStation 2, które stanowi wciąż jedną z najlepszych konsol do takiego kanapowego grania ze znajomymi i też ma dużo swoich oryginalnych i dosyć ciekawych tytułów, a dużo gier na PS2 naprawdę kosztuje grosze. Szczególnie takie różowe PS2 by było o rany śliczne w kolekcji, choć pani A się nie podoba. A drugą z konsol z kolei jest 3DS, czyli ostatnia w pełni przenośna konsola od Nintendo, która też miała na siebie dużo ciekawych pomysłów, i jednocześnie wciąż ma dosyć ciekawą bibliotekę gier, a w szczególności bardzo kusi mnie ograć po prostu zremasterowane 2 pierwsze Zeldy w 3D, czyli Ocarina of Time i Majora's Mask. Nie mówiąc też o wielu oryginalnych markach i IP, które też na tym 3DS-ie umarły i już nie doczekały się kontynuacji. Ale serio, jest taki jeden ładny 3DS, który wyszedł w 2013 roku i jest stylizowany na Super Nintendo. I to jeszcze autentycznie drogo bo drogo, ale sprzedają w pudełku ze wszystkimi bajerami. A na takie zestawy ja osobiście poluję najbardziej. No dobrze, możecie w sumie zapytać, Kamilu, ale po co ci to wszystko? Naprawdę nie masz wystarczająco dużo gier na Steamie? Nie wiesz, że istnieje coś takiego jak emulator? Owszem, mam i owszem, wiem. Powiedzmy, że jeżeli chodzi o moją politykę zbieractwa i grania na konsolach, jest ona trochę inna co do konkretnej platformy. W przypadku konsol Nintendo w 90% przypadków kupuję gry wyłącznie właśnie, których wydawcą jest Nintendo i które stanowią tytuły ekskluzywne dla tej konkretnej platformy. Jeżeli chodzi o multiplatformowość, w większości przypadków wybieram po prostu PC. O wiele bardziej liberalną politykę mam wobec PlayStation, bo owszem, na PlayStation też głównie kupuję tylko tytuły ekskluzywne, ale też zdarza się, że po prostu w część gier, jeżeli już są multiplatformowe, wolę po prostu ugrywać na Playaku i tak teraz miałem Assassin's Creed Valhalla i tak miałem też po prostu w przypadku Elden Ringa, bo wiem, że na konsoli będę miał lepszą kulturę pracy, po prostu wkładam płytę do napędu, gierka się aktualizuje, gram bez zająknięcia się. A tak, to mój 4-letni laptop z GTX-em 1070 to różnie sobie już w tych nowych grach po prostu radzi. Uwielbiam też po prostu pudełka, uwielbiam kolekcjonować gry, uwielbiam mieć je po prostu w wersji fizycznej i tak to jestem też trochę drobnym przeciwnikiem dystrybucji cyfrowej, ale też uwielbiam Steama, uwielbiam te możliwości, które nam daje, ale mimo wszystko o wiele lepiej czuję się z faktem posiadania gry w wersji fizycznej, bo w przypadku konsol, jeżeli mi się nie spodoba, sprzedaję po prostu dalej. W przypadku Steama czy innych takich platform trochę to już jest bardziej utrudnione.
Wiem, że też jest to taka krytyczna i utopijna wizja, ale też z tyłu głowy czasami człowiek ma takie, a co się stanie, jak tam wielki pan w tym korpo po prostu przełączy guzik i stracimy dostęp do swoich kont, gdzie mamy te subskrypcje do gier wykupione. No właśnie, Steam przykładowo zakupywanie gier nazywa subskrypcją w ramach dostępu do takowego tytułu. I wiadomo, wszystko ma swoje plusy, minusy, można byłoby się rozwodzić, ale mnie osobiście przekonuje zajmowanie sobie i gracenie pokoju różnymi pierdołami. W przypadku też mojej kolekcji, ogromnej kolekcji, nie ukrywajmy, ja trochę dopiero też zaczynam przygodę z tym wszystkim, nie kupuję z pewnością gier, w które nie mam zamiaru zagrać. Lwiej części tytułów mam jakieś doświadczenie i o każdej grze w swojej kolekcji jestem cokolwiek w stanie powiedzieć, a spotkałem się z takimi przypadkami, że ludzie kupowali gry i trzymają je w folii tylko po to, by mieć. To dla mnie to jest w ogóle już durnota totalna. Możecie zapytać też o emulatory. Dlaczego z emulatora nie skorzystam? Nie przypomnę sobie jakiegoś tytułu. W przypadku korzystania z emulatorów mogę to po prostu w wielkim skrócie powiedzieć. Nie popieram, ale rozumiem. I sam nie chcę też wyjść na hipokrytę, ponieważ zdarzyło mi się korzystać z emulatorów. I powiedzmy, że taka logika i polityka jest całkiem prosta. Jeżeli bowiem w uczciwy i fajny sposób mam przez dewelopera dostęp do ogrania w jakiś fajny tytuł, to oczywiście postaram się go kupić, postaram się go jakoś przystępnie po prostu ograć. Czy nawet jeżeli jest on dostępny tylko z drugiej ręki, jeżeli cena jest całkiem ludzka, całkiem przyzwoita, jak najbardziej też jestem w stanie takowy tytuł nabyć, no i ogrywać. Problem jawi się z niektórymi grami i przykładowo, jeżeli chciałem ograć Zeldę Wind Wakera, to gra ta wyszła albo na GameCube'a, albo na Wii U w wersji zremasterowanej. No i powiedzmy, że jeżeli mam dostęp do ogrania gry, za którą muszę zapłacić naprawdę potężne pieniądze, a nie mam na najnowszy sprzęt od tego danego wydawcy możliwości ogrania tego tytułu, to możecie już sami sobie dopowiedzieć resztę. Moja kolekcja, jakby nie spojrzeć, to też trochę inwestycja. Ludzie lubią kolekcjonować rzeczy, lubią zbierać różne rzeczy, a te też z wiekiem po prostu zyskują na wartości. I sam myślę, że za moją wersję limitowaną Metal Gear Rising Revengeance mógłbym tak chyba spokojnie wyłać jeszcze 100 więcej niż sam na nią wydałem, bo po prostu do tego więcej nie produkują. Ja sam tym wszystkim jestem, tak jak wspominałem, oczarowany najbardziej tytułami ekskluzywnymi i to właśnie przede wszystkim dla nich te wszystkie konsole posiadam i nawet w tym momencie, w przypadku Nintendo, cała seria The Legend of Zelda to coś, co myślę, że muszę ograć. Ale też chęć nadrobienia kilku gier i tak jak Metal Gear Rising mnie bardzo swoim uniwersum oczarował, tak teraz mam też w planach właśnie ograć wszystkie gry z serii Metal Gear Solid. Te najbardziej podstawowe, 1, 2, 3, 4 i właśnie w planach mam kupienie HD Collection na Playka 3. Na komputerze również grywam, również będę miał w planach zapewne wymianę komputera na coś stacjonarnego, a nie laptopa i z pewnością na tej stacjonarce też będę jakieś gry nowe kupował i też pewnie ogrywał, więc naprawdę każdemu życzę, by miał możliwość ogrywania takich tytułów, jakich chce i też na takiej platformie, jakiej chce. Z jednej strony nawet cieszę się i nienawidzę, że sam fakt zainteresowania się o wiele szerszym spektrum świata gier sprawił, że tak jak jeszcze parę lat temu miałem coś takiego, że o, ograłem już wszystkie fajne gry, nie mam już co grać, tak teraz mam klęskę urodzaju i to nie tylko ze względu na tytuły, które jeszcze chcę kupić, ale nawet ze względu na tytuły, które już mam teraz i cały czas staram się kończyć obecne, które zacząłem. Nienawidzę cię From Software za Elden Ringa i grzecznie czekają po prostu w kolejce, na półce, aż się nimi zajmę. I tak oto wygląda moja historia ze zbieraniem konsol oraz gier na nie. Tak jak wspominałem, to sukcesywnie cały czas będzie poszerzane i mam nadzieję, że z chęcią też zobaczycie jakieś nowe raporty z mojej strony, czy też jakieś bardziej konkretne opowiastki, no bo nie ukrywajmy, tutaj mamy temat tak ogólny, że mógłbym też gadać i gadać, a chyba byśmy tego nie przeżyli. Myślę, że za jakiś czas przygotuję dla was podobny materiał i porozmawiamy sobie o Nintendo i o ich najmniej prokonsumenckich zagrywkach w porównaniu do innych po prostu korporacji związanych z konsolami, bo chcieliście według ankiety. A potem ewentualnie pomyślimy też o jeszcze innych, następnych tematach. Mam nadzieję, że będę miał przyjemność nagrać dla was coś jeszcze w podobnej tonacji. Trzymajcie się, ludziska. Dobrego dnia. Na razie.